Siemaneczko, jestem Petem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj kontrolujemy żniwa. Dzisiaj lecimy sobie z sprzężytem. No, troszeczkę już uleciała mi jedna przyczepa niebieska. Już była sprzedana. Gdyż, muszę powiedzieć, opuściłem sporą część tego pola. I miałem 2300 litrów jeszcze żyta. Więc sprzedałem na tyle na koncie 11 tysięcy złotych. Więc nie ma takiej tragedii, jakby się wydawało, pod tym względem. Parę dość dobrze sypie. Parę dość dobrze sypie te zboże w tym roku. Tylko wiadomo, cena jest odzwierciedleniem tego, że no nie zaciekali. Ale co zrobić? Na razie kosimy, sprzedajmy, musimy zabić na nowy nabytek, ale co najważniejsze, udało mi się w międzyczasie ogarnąć części do naszej pracy. Części do naszej pracy ogarnąłem mamy już przygotowaną prasę, kostkę do prasowania. Prasowania już właśnie słomy, ewentualnie będzie dla siebie. Czy będziemy słomy? Będziemy robić się w kostki. No ale słoma, która będzie pasowana nową prasą, która będzie właśnie belująca praca, to będzie robiona na sprzedaż. Na pewno tyle słomy nie będzie potrzeba w tym sezonie początkowym, znaczy początkowym w tym sezonie, więc myślę, że jedno pole poświęcę na kostkę, mogę poświęcę na właśnie prasę rolującą. Tutaj pewnie poświęcę sobie pole na okrągłe, a po owsie pewnie pasuje sobie w kostkę tylko i pewnie, że tej przyszłości to pójdzie na sprzedaż. Więc no trzeba troszeczkę kasy zarobić, tak bo jesteśmy lekko powiedzmy delikatnie w plecy z tym wszystkim. Nadal mi się zrobić jeszcze trochę nawyków jeżeli, żeby po prostu już móc tam działać. Więc 70 tysięcy musi mieć na koncie, więc troszeczkę w tym sezonie musieli balansować na kredycie, co mnie trochę zmusi. Ale takie życie realne, tak? Jak się rozwijać, to musi inwestować i musi mieć troskę tych kredytów, jakby nie patrzył. Więc no, z braku laku no, musi tak być, a nie inaczej. Ogólnie też zadbałem sobie siano właśnie, które właśnie było tutaj ogarnięte, pasowane, teraz oglądam sobie wszystko, już jest pozłożone, jest ogarnięte w 100%. Tylko muszę dogadać, a to będzie idealny moment na to, by przygotowało składak. Plan jest taki, że co dwa miesiące, no nie w pewnej fazie, mam powiedzieć, w pewnym sensie wzrostu, ale co dwa sezony, co daje mi cztery pokosy trawy, więc no, będę miał trochę zabawy. Więc teraz liczę gdzieś w sierpniu ściąć i w październiku, i skończyć trawy pewnie na właśnie październiku. I zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Bo na pewno jedna łąka na malejdzie, jeżeli kupię mi dzierżawę, to będę chciał dobrać dzierżawy i to też nie małą dzierżawę, która będzie właśnie przy tej łące. Teraz wam pokażę, jak to wygląda sytuacja, o którą dzierżawę mi chodzi dokładnie. Jak oni sobie ogarny bizonka, niech sobie już będzie wysypywał, a my pójdziemy, zobaczymy, to wszystko pokażę wam. Nawet nie muszę, bo na przykład to pole jest, jest to dość duży kawał tego pola, ale troszeczkę się rozbijać. To tak, bo tak, mierzemy dzierżawy, pojemy, mierzemy dzierżawy, tak żeby jakoś powoli się tu
weź delikatnie rozwijać. Zrobimy sobie na tył. Na tylną szczepę, ponieważ tak nam to się nie zmieści wszystko na pewnie jeden zestaw. Najbardziej z jednej strony. Ponieważ chcę. No dobra, zrobić jak najwięcej. No i tak. Idziemy szybszym biegiem. No tak mam takie przyżyto. Oczywiście to będzie musiało być obkoszone. Ale też patrzyłem właśnie na temat tej dzierżawy. Bo tu jest dzierżawą taki myk, żeby przejechać, to musimy przejechać tutaj przez tą drogę polną i tutaj będziemy mieli ciąg dalszy dzierżawy. I właśnie tą dzierżawę mnie bardzo kłóci, żeby to ogarnąć. Bo bodajże ta dzierżawa całościowo, powiedziałem, około 100 tysięcy będzie kosztowała. No 106 tysięcy, tak, ta dzierżawa. No ale ta z kolei, którą ja teraz chcę wykupić, no kosztuje 70 tysięcy, więc no spory pieniądz. No to byśmy mieli tak fajny nawet dość land, bo później ewentualnie będziemy mogli stanie później sobie tutaj wziąć i dobrać kolejną, czyli tu. To jest 36 tysięcy. Ewentualnie jeszcze była kasa skombinować na tą dzierżawę, znaczy te pole. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Powiem, musi podbierany być. To mnie kłóciło strasznie, ale to jest taki polenie, duży land i drogi prawdopodobnie, 160 tysiące, tak? To jest hektar. 2 hektary, 24. Więc no, spory kawałek. Ale z jednej strony mamy sprzęt do tego, by to ogarnąć. Mamy sprzęt, żeby to ogarnąć, więc no z jednej strony byłoby głupotą tego nie wziąć. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. A się dogadam. Bo chcę też jeszcze mimo wszystko ogarnąć sobie zwiększenie hodowli bydła. Mimo, że zwiększyłem już hodowlę bydła, ale już mi się niestety nie mieści u mnie w głównym budynku, można powiedzieć, udojowym, tak to powiem. Właśnie nie mieszczą się krowy, więc myślę nad postawieniem. No, zrobieniem pastwiska, tak, żeby pastwiskowi wyganiać. I żeby tak, nie sprzedawać moich, można powiedzieć, plonów, w sensie siana czy wysłony, tylko po prostu inwestować to właśnie w swoje zwierzęta. I myślę, że to będzie najlepszy pomysł, żeby tak zrealizować. I jeszcze zwiększyć, mimo że zwiększyłem dość drastycznie. Bo w tym momencie, żeby mnie zebrać, czekajcie, jak ja włączę tempo, na chwilę włączę GPS-a, to zobaczcie, ale wam chcę pokazać. Mamy tak, mamy oczywiście byczki. No i mamy krowy w ilości bodajże 28 sztuk, jak się nie mylę. Bo tak, mamy jeszcze byczka jednego tutaj w tej obłoże. I tutaj dwa byczki. 10-miesięczne i mamy 17-miesięcznego wieka, że tutaj troszeczkę będziemy mieli, tak powiem, duże te byki, tak, które już powinny być praktycznie na odstawę. Na razie nie są. To jest to, co wiadomo, byczki swojego chowu, więc to też nie ma co przeliczać. Ale myślę, że 3000 raczej powinniśmy wziąć te byczki. Biorę już cenę farmingową i biorę już, nie kombinuję z ceną realną, tylko farmingową, dlatego te byczki cmentarne też są takie cenie kupione, a ze swojego chowu też będę chował, można powiedzieć. To właśnie te pastwisko potrzebuję, by jeszcze zwiększyć po prostu ilość tego bydła, mimo wszystko. Brakuje mi takich, myślę, do 100 sztuk bym chciał dociągnąć w tym momencie. Mimo, że to jest abstrakcją, czy taki areal tylko, ale tam mam dość sporo poobsiewane. Mam do tego no, dość, można powiedzieć, może nie tak sporo, ale mam dość w miarę pól. Tego też, że bym teraz wziął.
Wspomogłoby mnie. Nie wiadomo, tam by był pewnie zboża. Przeważnie tam widzicie, idziemy w zboża, my teraz na lobanie w pewnym sensie, bo mamy kukurydzę. Ale też pewnie tutaj, w tym roku będzie prawdopodobnie w tym, na tym polu. Więc też będzie ciekawie w tym sezonie, żeby to ogarnąć. No ale zobaczymy, jak się dogadam. Myślę, że będą 70 tysięcy mieć na wykup swojej ziemi, co pewnie będzie się wiązało z, po prostu z kredytem, tak, z wzięciem kredytu. No, trzeba się palić. Póki nie dojdziemy do takiego poporu, będziemy mogli sobie pokładać to dosłownie wszystkiego, co się nam będzie dusza zabraknie, zapragnie. No to będziemy się spisać właśnie kredytami, dopóki nie wyjdziemy na tym, na plus. Dość spory, tak mi się zdaje. No te zarobki na pewno będę chciał później będzie poznaczać. Więcej pieniędzy będziemy poznaczać na własny zakup terenów, tak. No i będziemy musieli ratować dzierżawami. Co jest to przecież w sumie racjonalne, bo tak w życiu realnym dużo ludzi mierzy dzierżawy. I dzierżawy praktycznie mają więcej dzierżaw, czy mają własnych pól. Ja w tym momencie mam 2-3 dzierżawy. I można powiedzieć w sumie sumerycznie 3 pola, tak, więc dobrze wie, 2-3, tak, 3 dzierżawy na 3 swoje. Więc no, czy to dużo, czy to mało, to jest kwestia, powiem, sporna. No ale chciałbym tak zrobić, żeby po prostu szybko to zbujać, mimo wszystkich przeciwności losu. Bujnąć to dobrze, żeby to lepiej było i dla mnie, i dla was. No tak to powiem. Więc będziemy baśni dzierżaw, jeżeli będzie się działo, dało. Bo jeśli wszystko będzie dobrze, to jeszcze na dzierżawę pójdzie. I takie 2 dzierżawy, można powiedzieć. Czyli tu jeszcze dzierżawa dojdzie. To właśnie maga wapna. Ale na pewno chciałbym tutaj wziąć, bo parę podmiot tutaj po koledzy i tutaj po tym mięczmieniu. Wyleciałaby tu pewnie soja, a la łubin, więc jak to wymaga wapna? Dobrze jest. Więc no wiecie, no tutaj trzeba nie kombinować w tym wszystkim. Dwa dzierżawy pewnie jeszcze dojdą w tym momencie, znaczy w tym momencie, no w momencie można powiedzieć na tym sezonie, tak? Więc wykup będzie swojej ziemi. I będzie dzierżawa doganięta, więc no troszeczkę tej inwestycji trzeba nie poczynić, bo to jeszcze wapno, to by trzeba na to polu robić. Chyba że naprawdę jakieś fajne pieniążki będziemy mieli z soi, która będzie prawdopodobnie sprzedawana w zimę. Więc no zobaczymy. Chciałbym tą sobie sprawdzić, jak wyjdzie, mam tu 2 pola, może nie są to spore pola, ale są. Więc na no, świecie trzeba się będzie ratować, czyli co będzie można. Ale nie, byśmy widzieli tamtą dzierżawę jeszcze, po kukurydzy zasieli po tym jęczmieniu, jako jedno pole byśmy robili, bo na pewno na to wykupię. Tam będzie koszt 240 tysięcy bodajże, jak się nie mylę, z wykupem. Chciał to wykupić. No tutaj wykosztuje 76 i tutaj kosztuje 45, czyli 112 tysięcy. Jest to w, powiedzmy, w zasięgu moich możliwości. Patrząc na to racjonalnie. Więc będziemy kombinować. Dzierżawy, ja mam 3 lata, dzierżawy do wykupu. Czy to chcę? A te pola właśnie teraz chcę wziąć, no chciałbym je wziąć. Po prostu rozwijać się mimo wszystkich przeciwności. Wiadomo, jeszcze wejdziemy w te krowy, będę chciał pastwisko jakieś zrobić tutaj. Czy nasze pastwisko, no po prostu zagrodzić kawałek pola, zrobić nasze sztaby i ogarniać wszystko, żeby to jakoś lepiej to wyglądało. Większość to hodowlę krów mlecznych, na opasach też będziemy mieli fajne pieniążki, ale wiadomo, że jeśli do 2 lata, na te 2 lata byśmy mieli sprzedawać te byczki, no to być może na te dzierżawy nam częściowo starczy na wykup tych dzierżaw.
Nie wiem po ile to będzie wychodziło, ile to byki. Nie wiem, na sementalach nie patrzyłem nigdy. Ogólnie opasów nigdy nie chowamy. Farmingu, więc tutaj mi ciężko powiedzieć. Ale patrząc mniej więcej na ludzi, którzy chowają tutaj, to można powiedzieć farmingu. No, 2800 czy 1000 powinniśmy chcieli dostać te byki. Ale wiadomo, że jeszcze na wiosnę przyjdzie na jeden taki obiekt, będzie rozstawiony. Właśnie jest po naszej lewej stronie w momencie. Będzie taki jeden jeszcze obiekt, za 30 tysięcy, bo jesteśmy zaniedbani. Właśnie, że w przyszłym roku to będziemy stawiać. Bo chcę robić jeden rzut, ale konkretnie w roku. Po prostu, żeby nie bawić się, że tam nie wiem co, 2 miesiące, 3 miesiące, tylko po prostu raz w roku jeden rzut. A wiadomo, że tutaj będziemy troszeczkę musieli pewnie więcej tego czasu pędzić, pewnie 3 lat, więc takie 3 budynki będą musieli postawić, 9 takich sztuk opasów. No, będzie ciekawie. No potem te 2 lata na pewno nie będą. Znaczy tak, pan mi troszeczkę to dziś mnie ukrywa, że nie można sprzedawać za tylko co 2 lata. Bo się parę dostawałby full opcje paszy, no to powinno pan robić więcej. Nie będę sprzedawać. Na te miesiane kierunki dawali, ta miesiana, to wiadomo, troszeczkę dłużej. A na te męże powiedzmy, czy tam inaczej, bo na kiszące troszeczkę dłużej, na sianie szybciej, a na te męże jeszcze szybciej sprzedawali, to był bluks. A tak podejrzewam, że gdzieś 30 miesięcy gdzieś będzie trzeba mieć. Więc tak myślę, że znaczy, takie budynki będą musiały po roku powstawać, żeby po prostu móc sprawdzić to, jak to będzie wyglądało w tym wszystkim. Dobra, cofamy. Wiecie, no troszeczkę jest ciężko pod tym względem, no, ale trzeba jakoś będzie kombinować. W tym momencie, żeby po prostu się nie znudziło, to tego oglądać, tak? Więc trzeba trochę kombinować będzie. Tym wszystkim chyba to zostały chyba jeszcze do przejazdy, no i tam zostaje tam ten winkel. No dwa zestawy powinny być, półtora zestawu. Więc nie jest tak tragicznie. Wiadomo, sceny, cena, no nie jest rewelacyjna, bo tam 500 chyba teraz 30 zł chyba jest, chyba przyjęży to. No ale to trzeba, jak nie ma magazynu, to nie ma co kombinować, a kasa mi jest potrzebna tak czy tak. Więc trzeba kombinować. Jest na szczęście jedną stronę, że przejedziemy. Będziemy mieli spokój, wysypiemy i później tam to przejdziemy i zobaczymy, jak będzie tam pluskała strona. Jestem ciekaw. Ogólnie tak, 2 pola kupiliśmy swoje. Tylko to pamiętam. Tego winkla po naszej lewej stronie i tam co jest mały paseczek owsa. No, owsa, przepraszam. Soi. Więc myślę, że jestem w stanie troszeczkę kasy zrobić i kupić to pole. Bardzo warto się kurzej, kupię te dzierżawy i kupię te pole, które właśnie bym chciał. Tylko czy mi się to zwróci? Wiadomo, zaraz na początku się nie zwróci, tak? No to dlatego was pytanie teraz do was. Możecie mi napisać, tak szczerze, czy widzicie, że ja tu sprzedawał siano, kieszonki i słomę cały czas. Jeszcze mam nadmiar, bo chciałbym wiedzieć, czy bawić się tak coś i sprzedawać. Bo tak naprawdę to teraz siano kiszące mam gdzieś za roku z 15 tysięcy, 20 tysięcy za roku. Jeśli nie mylę. Wiem, co się mi nie sprzedawało, jest tak z 15 tysięcy. Na zestaw przyczepki kosztuje 7 tysięcy. 14, no 15 tysięcy byśmy zmienili, tak dobrze, jak byśmy sprzedali. Zbierające tak liczyć pojemności. Więc tak jak 38 tysięcy litrów, tam litrów powiedzmy, byśmy sprzedali, no to myślę, że mamy trochę, byśmy się zbogacili tutaj. No tylko to teraz pytanie, czy takie coś byście widzieli na tej serii, żeby jednak sprzedawać. Kurwa, takie presy się nie robią.
nie umierały z początku, a teraz umierają. Jakoś to dziwnie wygląda, chyba się komputer wykręcza. A, to chuj. Więc mówię. Jeszcze sama przemyślę o tym, bo chciałem wiedzieć takie właśnie rzeczy robić, bo bym tak musiał na pełno do sprzedania, bo w tego takie przepale, tak powiem. Słomy tak samo. Kiszonki raczej też nie. Więc muszę się zapisać pod tym względem, jak to mam rozwieść. Bo chciałem wiedzieć, jak się mówi, wasze stanowisko pod tym względem. Dobra, po prostu, żebym wiedział. Na 7 minut odcinka. Więc chyba na tym nie będzie kończyć tamtej song, po prostu pewnie zrobię poza odcinkiem. Masz jeden odcinek, znaczy jeden odcinek, będę chciał ogarnąć odcinek z panem Slajpa jeszcze. Niestety w tym tygodniu nie udało się zrobić na zapas odcinków, ale to nic. Hop. Dobra, my spijemy. Paliśmy jeszcze tam. Wiesz, dobrze, sobie te ulam. Z tego kawałka, z tego co widzę. Tyk. No i na tym momencie mieli ponad 7 będziemy mieli zboża. A dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to czepkę w górę, komentarz, linki za oglądanie i ciągnięcie tego odcinka. Na razie, cześć.